nie ma. Tak jak wam ostatnio powiedziałem, suplementacja treningowa, potreningowa wygląda w następujący sposób, że w pierwszej kolejności BCA razem z glutaminą, kreatyną i zaraz później będę pił zalet białka serwatkowego. Ze względu na to, że aminokwasy biorę w formie bezsmakowej, nie są one zbyt smaczne, więc nie mieszam tego z niczym. Najlepiej po prostu bezpośrednio ryczka popić. Co prawda trzeba mieć jakąś swoją technikę, żeby się tymczasem nie zakrztusić. Ale wszystko do nauczenia. Glutamina. W następnej kolejności również taka miarka ciubata, to jest jakieś 10 gram. Nie pobijam tego białkiem z tego względu, że po prostu popicie wodą jest dużo łatwiejsze. Białko jest troszeczkę gęste w tej, zwłaszcza w 50 gramach, konsystencja jest dosyć gęsta. Więc najpierw wodą, a dopiero później na sam koniec białko, no i na sam koniec kreatyna. Wszystkie trzy. Tutaj mam 50 gram izolatu białka serwatkowego. Wystarczy zalać wodą, wymieszać po krzyku. Łatwo i szybko się miesza. Do zobaczenia następnym razem.